Każdy z nas jest powołany do tego, aby był dobrym człowiekiem. Jednak doświadczamy w sobie wewnętrznego rozdarcia, które katechizm nazywa skutkami grzechu pierwszych ludzi. Dlatego też niektórzy z nas ulegają złu. Postępują tak dorośli ludzie poprzez kradzież, zabójstwa i wiele innych skrajności. Dlatego też muszą być odosobnieni, przebywają w więzieniu. Wśród naszych kolegów i koleżanek także zauważamy różne złe zachowania. Dzisiaj chcemy w wyjątkowy sposób nieść pomoc więźniom, odosobnionym, ale także i tym więźniom, którzy duchowo, poprzez grzech, są wielkimi niewolnikami. Pan Jezus prosi nas o to, abyśmy mieli otwarte serce dla tych ludzi z marginesu. Dlatego też możemy czasem ich odwiedzić z jakimś drobnym prezentem poprosić rodziców czy katechetów, by poszli z nami do więzienia i pocieszyli tych ludzi, mówiąc im jakieś miłe słowo zapewnienie, że o nich pamiętamy. Szczególnie możemy. Tak jak święta Teresa od dzieciątka Jezus, modlitwą wspierać więźniów, aby nie powładali w depresję, tylko by uwierzyli w to, że chociaż kiedyś źle postępowali, mogą z pomocą Pana Boga być dobrymi, wartościowymi ludźmi. Teresa nawet wymodliła więźniowi przed wykonaniem egzekucji sakrament spowiedzi. Wyspowiadał się. Bądźmy takimi misjonarzami, którzy swoim zachowaniem nie sprawiają przykrości innym, nie są zniewoleni złym grzechem, a także poprzez modlitwę przychodzą z pomocą drugiemu człowiekowi. Pamiętajmy, by modlić się za więźniów, którzy są odosobnieni, a także za tych, którzy duchowo poprzez grzech obrażają Pana Boga, aby im przychodzić z pomocą.